Morderca kolorowych szmatek. Wyjdzie na to, że na jeden samochód mamy jeden szarpak. Myślałem, że starczy trochę na więcej. Siema, siema, siema. Cześć, nazywam się Łukasz Walkiewicz. Dla Was będę prezentował razem z tym tutaj bydlakiem, pitbullem Perunem, samochody. Będziemy mówić o tym, czy te samochody są fajne, czy nie są fajne, czy są dobre dla psiaka, czy nie są dobre dla psiaka. I oczywiście będziemy też wprowadzać Was we wszelkie techniczne i nie tylko różne zawiłości. Zawiłości, to miałem właśnie na myśli, w zawiłości motoryzacji. Dzisiaj przed Wami nowa Kia Sorento z hybrydą pod maską. Czy ten samochód nadaje się dla rodziny, czy nadaje się dla biznesmena? O tym przekonamy się dzisiaj. Zobaczymy też, czy jest w nim miejsce dla psiaka. W środku wyłożyliśmy fotele specjalną matą, żeby pies ani niczego nie podrapał, ani nie nasiusiał. On nigdy nie siusia w samochodzie. A teraz wsadzamy tego Peruna, bydlaka, pitbulla do środka. Sam jeszcze nie umie, więc wybaczcie, nie wskakuje jeszcze sam, bo to jest jego pierwszy raz na takiej macie. Dotychczas jeździł ze mną albo w bagażniku, albo pod nogami przedniego pasażera. Zdecydowaliśmy się w końcu na zakupienie takiej maty. Ty się teraz nie kładź, bo będziesz wsiadał do samochodu. Hej, typie, wsiadaj, wstawaj. Nie zawsze pies współpracuje z właścicielem, o czym dobrze wiecie. Perun ma dopiero 11 miesięcy, więc ma jeszcze wióry w głowie kokosowe i trzeba mu czasem pomóc bardziej lub mniej perswazyjnie. Perunku, wsiadamy do środka, będziemy teraz jechać. Co ty na to? Prawie 30 kilo. Siadaj. Dobra. Pamiętacie jeszcze kilkanaście lat temu Kiję? Kia wyglądała jak coś, co leży w krzakach i nie chcielibyśmy tego podnosić. Zawsze zastanawiałem się, widząc pierwszą Kię Rio, która się pokazała na polskich drogach, czym trzeba się kierować, żeby kupić to auto. Jakie wydarzenia muszą zajść w Twoim życiu, żebyś się skierował do salonu i kupił Kia Rio. Ale Kia zrobiła ogromny postęp. Te samochody wyglądają dzisiaj bardzo nowocześnie, bardzo współcześnie i nie są w niczym gorsze od swoich europejskich konkurentów. Kia Sorento, czyli siedmiomiejscowy SUV, którego dzisiaj Wam pokazujemy w tej pięknej perłowej bieli, która się odcina na tle tych cudownych okoliczności przyrody, zielonego lasu i perlistego białego piasku. Wygląda naprawdę fajnie. To jest samochód, który jest nowoczesny. Nie trzeba się go wstydzić. Można nim spokojnie pojechać i nawet wystawić rękę przez okienko i wiecie, włączyć sobie muzę, podkręcić i... Są tacy, którzy twierdzą, że ten samochód przypomina Rolls-Royce'a Cullinana. Naprawdę! A to przecież nie jest Rolls-Royce, to jest Kia. Kia, która jest 10 razy tańsza od Cullinana. Też ma 4 koła, też jeździ, też ma skórę w środku. Nie ma tylko może tych wyjeżdżających siedzonek z bagażnika, dzięki którym możemy łowić rybki podjeżdżając pod brzeg jeziora, ale i ten samochód jeździ i ten, więc skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Ładne są te światła, ładny jest grill, ładne są przetłoczenia, ogólnie samochód jest fajnie zaprojektowany. Jest trochę spokojniejszy niż koreański brat, czyli Hyundai Santa Fe, który jest tym samym samochodem, ale troszeczkę inaczej narysowanym. Więc jeżeli Wam się Kia Sorento nie podoba, możecie iść do Hyundai'a, może Wam się Hyundai Santa Fe spodoba, kto wie. To są prawie te same auta z drobnymi szczegółami. Prześwit tego samochodu to tylko 176 mm, więc
nie wjeżdżajcie tym autem gdzieś w jakiś gruby teren, bo nie wyjedziecie, będzie trzeba dzwonić po traktor i tak dalej. Więc nie jest to terenówka, jest to SUV. O tym pamiętajcie. Za to SUV bardzo, bardzo praktyczny. Ja musiałem się, jeżeli zauważyliście, musiałem się przebrać. Na nowej koszulce też mi się pojawiają ślady potu. Poprzednia suszy się właśnie tam. Bo po zabawie z tym moim pierońskim perunem byłem cały mokry, więc musiałem zmienić sobie ciuchy. Jedna z najbardziej interesujących rzeczy, czyli co nowa Kia Sorento ma pod maską. W Stanach Zjednoczonych ten samochód mógłby służyć do koszenia trawnika. Bo pod maską mamy silnik doładowany 1.6 i silniczek elektryczny. Mały silniczek elektryczny o mocy 60 koni mechanicznych. Łącznie daje to 230 koni mechanicznych i 350 Newtonometrów, co jest i dużo, i mało. Tutaj są takie pomarańczowe przewody. Pamiętajcie o tym, żeby nigdy pod żadnym pozorem tego nie dotykać, bo jest to instalacja pod wysokim napięciem i do obsługi tej instalacji, do serwisu nie można zatrudniać znajomego Zenka, tylko trzeba jechać do serwisu, bo trzeba mieć do tego potrzebne uprawnienia, żeby się z tym obchodzić i żeby się nie stała jakaś tragedia. Bateria jest tutaj malutka, ma 1,49 kWh. Służy bardziej do pomocy. Eco Hybrid. Tej hybrydy nie ładujemy. Ona pomaga nam przy jeździe. Włącza się bardzo często ten napęd elektryczny. Pomaga przy przyspieszaniu, w mieście. Sprawia, że ten silnik jest bardziej ekonomiczny, bo przy tym nadwoziu, które waży 2 tony, spalanie średnie w okolicach 7 litrów to rzeczywiście jest niedużo. Widzicie ten monumentalny tył? Tak, oczywiście są tutaj elementy, które dzisiaj w motoryzacji są modne. Na przykład rozciągnięty napis Sorento. Tutaj pod literką E mamy przycisk do otwierania bagażnika. Zaraz go użyjemy. Mamy też atrapy wydechów, których nie ma. Oczywiście to też motoryzacja dzisiaj lubi pokazywać wielkie wydechy. A tak naprawdę jest tutaj jedna malutka rurka. Bo pamiętajmy, że pod maską jest tylko, poza silniczkiem elektrycznym, silnik 1.6 turbo benzynowy. Te światła, które wyglądają jak tostery włożone w karoserię i kiedy się zapalają, to tak jakby pojawiły się tosty i można by było wyciągać. Mamy też napis tutaj literki AWD. Próbowałem dojść do tego, co oznacza ten napis. Zadzwoniliśmy do pewnego salonu Kia. Powiedziano nam, że ten napis oznacza, muszę sobie przypomnieć, ale wielka dziura. I rzeczywiście ta dziura jest olbrzymia, czyli jest to wersja z powiększoną dziurą. Nie no, oczywiście jest to all-wheel drive, czyli napęd na 4 koła. Do tego bagażnika auta 7-osobowego wejdzie naprawdę sporo rzeczy. My zabraliśmy tutaj leżaki, żeby sobie wakacyjnie przy tym samochodzie odpocząć. Mamy tutaj coś fajnego, bo mamy dwa przyciski, którymi możemy złożyć sobie z prawej strony oparcie, z lewej strony oparcie i mamy tutaj przestrzeń, żeby się wcisnąć. Podłoga jest tutaj prawie płaska i można się nawet przespać. Postanowiłem ułatwić sobie troszkę życie i zamiast słowiańskiego przykusu usiądź sobie na wygodnym leżaku, żeby pokazać Wam koła, bo o tych kołach naprawdę chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem, co o nich powiedzieć. To są zwykłe dziewiętnastki. Na szczęście mają tutaj sporo mięsa, sporo gumy, co w SUV-ie jest ważne. Nie mamy tych dwudziestek, jedynek, 22, 23 nawet cale są stosowane dzisiaj przez marki premium. Tutaj tej gumy jest sporo, co oznacza, że ten SUV na wybojach, w jakimś lekkim terenie, na dziurach, śpiących policjantach, nie radzę przejeżdżać śpiących policjantów, bo mogą być potem problemy z prawem.
te koła jakoś szczelnie nie wypełniają tych wnęk, nie oznacza, że to jest źle. W aucie, którego chcecie używać, którym chcecie jeździć, to jest dobre. A co z napędem na cztery koła w nowej Kia Sorento? Otóż okazuje się, że nie jest to do końca napęd na cztery koła, tak jakbyście sobie to wyobrażali. To nie jest tak, że zawsze cztery koła są napędzane, jak w wielu trochę tańszych samochodach. Tutaj mamy dołączaną tylną oś. Na tylną oś może trafić do 50% momentu obrotowego, natomiast na przednią do 100% momentu obrotowego. Czy to przeszkadza? Nie, ponieważ tym samochodem i tak nie zapuścicie się w jakiś wielki teren, a przy zjechaniu w taką leśną ścieżkę, na której jesteśmy teraz, swobodnie to wystarczy. Zimą, podczas deszczu, śniegu też. Perun, czyli mój pitbull, zdążył już sprawdzić samochód i odwiozłem go z powrotem do domu, bo upały i długa jazda samochodem, a dzień zdjęciowy, taki jak mamy dzisiaj, żeby pokazać Wam ten samochód, byłby dla niego bardzo męczący. Więc leży sobie teraz spokojnie na swoim posłanku. Hybrydowy SUV Kia nie jest autem dla dynamicznie usposobionego kierowcy, więc jeżeli macie żyłkę rajdowca, to nie wybierajcie tego samochodu, ponieważ tutaj sportowca to jest, nawet za grosz go nie ma. Auto przyspiesza do setki w około 9 sekund, co tak sumarycznie nie jest najgorszym wynikiem, ale robi to w sposób taki spokojny, dostojny i leniwy. Biegi zmienia sześciobiegowy automat, nie żadne bezstopniowe CVT w Toyocie, które wyje, jęczy, jak przyspieszamy. Tam to jest jak w tramwaju, tak? Tutaj jest normalnie, gładko, wszystko się zmienia, te biegi. Nie czujemy tego w trasie, tak? Układ kierowniczy jest zaprojektowany spokojnie dla kierowcy rodzinnego, dla statecznego ojca rodziny, który zaczesuje włosy po pracy, sadza familię na tylne fotele i zdąża na urlop bądź na weekend. A dzieci siedzą grzecznie, bez słowa, na tylnej i drugiej tylnej kanapie. W tych okrągłych wskaźnikach przy wrzuceniu kierunkowskazu pojawia nam się obraz kamery. Najbardziej fana luksusu razić będzie ten znaczek tutaj, który jest na kierownicy, ale to jest wszystko, więc jeżeli bardzo chcecie, można sobie go zakleić. No, w internecie kliknąć, zrobić sobie naklejkę tutaj BMW na przykład, albo Audi, no i co? No? I wiesz, większość czasu spędzasz tutaj, więc będziesz widział, że masz Audi. A jak coś ci się będzie powtarzało każdego dnia, to w końcu to uwierzysz. No i tak. A poza tym miejsce kierowcy jest bardzo wygodne. Te fotele są regulowane w 10 kierunkach, to znaczy fotel kierowcy w 10 kierunkach. Nie wiem, jakie to są kierunki, że jest ich 10, bo ta góra, dół, no, jakoś jest tak. Kierownica ładnie obszyta, przyciski, tak jak u zachodniej konkurencji, klamki od drzwi, w które trafić można nawet będąc niewidomym. Zamknąłem oczy, zamykam, trafiam. Widzicie? Proste. Są elementy skórzane. Nie będę dotykał wszystkich plastików, bo nie o to tu chodzi, żebym ja sprawdzał, czy... Ale miękko, słuchajcie, miękko. Tu jest miękko. Tu też jest trochę miękko. Dobra, wszystkiego nie będę dotykał, ale te miejsca, które dotykamy najczęściej, czyli łokieć tutaj oczywiście, nie, no wiecie, nie? I tutaj. Jaka jest pozycja ulubiona kierowcy? Jak spojrzycie we wsteczne lusterko, jak faceci jeżdżą za kierownicą, to zawsze są albo tak przechyleni w drugą stronę, nie? Muszę odpocząć, ale dobra, lecimy dalej. Półeczka w tym modelu z ładowaniem indukcyjnym Waszego smartfona, który łączy się całkiem prosto. Mamy trzy wejścia USB, USB są też po środku i z tyłu, to jest fajny, szeroki podłokietnik. No i kierowca może regulować na przykład fotel pasażera. O kurczę, tutaj też jest USB, oż mordę, jeża.
w fotelu pasażera USB dali, ha? A zapytacie, jak jest w drugim rzędzie Kia Sorento? Fotel przedni ustawiony jest na osobę średniego wzrostu, średniej postury i jak widzicie, miejsca na nogi, na kolana mam morze, ocean, tego miejsca jest naprawdę go dużo, nogi są trochę wysoko, ale nawet w długiej trasie tym samochodem powinno się jechać przynajmniej dwie osoby, całkiem wygodnie. Siadam sobie na środku to miejsce standardowo oczywiście jest sztywniejsze, a za plecy mamy podłokietnik, więc tutaj na środkowym miejscu sadzamy zawsze kogoś, kogo najmniej lubimy podczas tej podróży, mówiąc mu, że tu jest najbezpieczniej, że będzie wszystko widział przez przednią szybę. Czy do trzeciego rzędu nadają się tylko dzieciaki, czy wejdzie tam też dorosła osoba? Na oparciu mamy taki przycisk, który nam składa to oparcie. No i ja próbuję się tutaj wcisnąć. Sprawdzam. Te fotele w trzecim rzędzie są nisko zamontowane, więc kolana, pamiętajcie, będziecie mieli prawie pod brodą, ale... Można tutaj usiąść. I jeżeli miałbym jechać jakieś, nie wiem, nawet kilkadziesiąt kilometrów, dałbym radę. Co najważniejsze, mam tutaj też miejsce na kanapkę, miejsce na kubek, wtyczkę, gniazdko do USB. Najważniejsze? Nie, chyba najważniejsze jest to, że mam tutaj też klimatyzację. Po tej pięknej historii niestety nadchodzi koniec, musimy podsumować ten samochód, nowa Kia Sorento. Niektórzy twierdzą, że kiedy kupujecie dużego, siedmiomiejscowego SUV-a, oznacza to, że wasze życie się skończyło. Że niestety teraz już jest koniec imprez, koniec jeżdżenia na wakacje na Ibizę, trzeba zająć się normalnym życiem, wozić dzieci do szkoły, do przedszkola, jechać na urlop, ale nie po to, żeby odpocząć, tylko po to, żeby dzieci odpoczęły. Cóż, takie są koleje życia, że taki samochód w końcu może być wam potrzebny. Niekoniecznie jako jedyny, ale jeżeli będzie to auto jedyne, potrzebujecie siedmioosobowego SUV-a koniecznie, no bo chcecie mieć SUV-a, bo SUV-y są modne i też hybrydowego, bo hybrydy też są modne, to ten samochód jest niezłym rozwiązaniem. Jest praktyczny, jest funkcjonalny, ma dużo miejsca w środku, ma kilka fajnych bajerów, jest wystarczająco luksusowo wyposażony. Oczywiście trzeba za to zapłacić, bo cena tego auta w tak skonfigurowanej wersji to 218 tysięcy złotych, co jest już kasą, nad którą trzeba się poważnie zastanowić, bo jeżeli wolicie auto używane, to za te pieniądze kupicie używaną X5 czy używane Q7, ale pamiętajcie, to jest nowe auto. Kia daje 7 lat gwarancji, co jest ogromnym plusem. Jeżeli nie macie awersji, do tego znaczka z przodu, jeżeli nie musicie mieć klasy premium, to warto rozważyć ten samochód. Dzięki. Jeżeli coś wam się podobało, coś wam się też nie podobało, dajcie znać nam w komentarzach. No i oczywiście tutaj kliknijcie, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie. Będziemy dostarczać wam nowe, fajne, ciekawe, odlotowe treści. Trzymajcie się, na razie.